że pan trochę dalej w zakręt patrzył. Nie tylko na wewnętrzną, ale już na drugą część zakrętu. O, piękna podsterowność tutaj, tak? Czyli troszeczkę za szybko. Samochód poszerzył zakręt, ale przejechał, tak? Nic się nie stało, nie obróciło. Dokładnie, to, że ma, to, że jest tylny napęd, to nie znaczy, że od razu samochód obróci. Myślę, że pan to wie, ale też informacja dla innych uczestników, którzy jeżdżą. I tutaj również można szybciej. Tak, i teraz dają mu trochę wcześniej noga z gazu. Kierownicą, tak jest. Tak, tak, ewidentnie samochód było za szybko, samochód poszerzył zakręt. Tutaj w tej najciśniejszej części zakrętu był od szczytu zakrętu, od zewnętrznej części zakrętu jakieś 1,5–2 metry. Czyli można powiedzieć, że no z pasa już by pan wypadł w normalnych warunkach, tak? Czyli to było zbyt szybko. 3-4 km na godzinę przynajmniej. I ciach. Tak. I tutaj również pamiętajcie, że im głębiej w zakręt, jeżeli dalej samochód poszerza ten zakręt przy danej prędkości, to tego hamulca nie odpuszcza. Się wytracić tą prędkość. Dotrzeć do tej prędkości, przy której samochód zachowuje sterowność.